Siup! To pobiegałem. Jeszcze tu brudny gdzieś jestem. Jerunie, kajesz w razie... Mom, z racji, że potreningowo to dzisiaj bez kawusi, a z EA ustawię tak, żeby nie było lokowania żadnego. A dzisiaj kolejny materiał o naszym wspaniałym rodaku, potomku Sarmatów i Lechitów, który dumnie reprezentuje nasz naród za granicą podczas pracy w Holandii. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Ja na wstępie jak zwykle zapraszam na wsparcie mojego kanału na Patronite, jeżeli macie taką ochotę. Ale teraz do rzeczy. Znalazłem kolejny film, zresztą chyba wy mi go podesłaliście, który pokazuje, jak wspaniale nasz rodak, obywatel naszego kraju, prawdziwy potomek Sarmatów, zachowuje się w Holandii. Niestety, ale chyba ściągałem ten film z jakiegoś zewnętrznego źródła, bo nie mogę tego znaleźć na YouTubie. Nie mogę znaleźć, jaka była kanwa całych wydarzeń, dlaczego policjanci zaczęli interwencję wobec tego mężczyzny. Ponieważ, tak trochę spoilerując, znalazłem masę innych filmów z Polakami właśnie w Holandii, gdzie funkcjonariusze interweniowali wobec obywateli naszego kraju. I będzie o tym na pewno BRI, bo bardziej was chyba interesują jakieś polskie sprawy, interwencje podejmowane wobec polskich obywateli. Oczywiście interwencje za granicy dalej będą, ale do rzeczy. Sytuacja wygląda tak. Widzimy tak naprawdę interwencję jak zwykle nagrywaną praktycznie od połowy, czy tam gdzieś jakiś wyrwany z kontekstu kompletnie fragment. Nadmieniam tak, w tle słychać moją pralkę. To nie jest rozgrzewanie maszyny czasoprzestrzennej, nie będę się przenosić w czasie, tylko to jest po prostu wirówka w pralce i niestety, ale będzie to na 100% przebijało do filmu, więc musicie mi to wybaczyć. Film pokazuje, jak nasz dzielny obywatel stawia czoła holenderskiemu okupantowi. Niech to znajdę. Film pokazuje, jak jeden mężczyzna już skuty stoi przy radiowozie holenderskiej policji, natomiast drugi mężczyzna jeszcze nie skuty stoi brzuchem do radiowozu i policjanci próbują go obezwładnić. Mężczyzna na początku tylko krzyczy, stawia bierny opór, natomiast potem zaczynają się już rękoczyny ze strony tego mężczyzny, zresztą zobaczcie sami. What they do?
Jak widzimy, policjanci nie mogą sobie we dwójkę poradzić w tej sytuacji. Mężczyzna gdzieś tam wyszarpuje się, nie daje się zakłuć. I tutaj jest taki bardzo często popełniany błąd, zresztą przeze mnie też czasami popełniany. Zakładają kajdanki jeszcze nieubezwładnionej osobie. Czyli zakładają kajdankę na jedną rękę, mężczyzna w tym momencie może zrobić z nią wszystko. Może się wyrwać, może wam wyrwać tą kajdankę, może nawet tą jedną kajdanką, jednym kajdankiem, jedną kajdanką. Nie, no w każdym razie jedną częścią kajdanek może wydzwonić wam w czajnik. Kajdanki zakładamy osobie już ubezwładnionej, już spacyfikowanej. Tutaj tego zabrakło, ale no mówię, to łatwo to oceniać z perspektywy trzeciej osoby, ale o wiele tu ciężej to wygląda, jak się jest faktycznie na interwencji. Więc tych dwóch policjantów, kobieta i mężczyzna, nie mogą sobie poradzić. Co mi się bardzo podoba, kiedy wezwali wsparcie, praktycznie w kilkanaście sekund podjeżdża do nich od razu policjant na rowerze, notabene robi dobry drift na tym rowerze. Fajnie to wygląda. Potem dobiegają inni policjanci i kończą dzieła. Co mnie uderza, to zachowanie tego Polaka. Z biernego oporu przechodzi do czynnego oporu. Takie kopanie w Polsce byłoby już jak najbardziej naruszeniem nietykalności policjanta. Próbuje uderzać, jak dla mnie, no może nie powoduje to jakiegoś bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Chociaż nie wiem, no uderzenie w rzepkę na przykład z buta może spowodować nawet trwały uszczerbek na zdrowiu. Także no, według mnie tutaj w Polsce, jeżeli rozpatrywalibyśmy to przez przypadki, zasady i warunki użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, no broni palnej bym się nie odważył użyć, byłoby to na 100% przekroczenie naszych uprawnień. Wiązałoby się to z ogromnymi konsekwencjami dla nas. Natomiast w Polsce myślę, że pełen pakiet SPB mógłby wejść w ruch. Pałka, gaz, taser, kajdanki, no to siłą rzeczy. Tylko że oczywiście pamiętajmy o tym, że tej zera nie możemy używać wobec osoby, wobec której zostały już użyte chemiczne środki obezwładniające, czyli gaz. Trzeba to mieć na uwadze, ponieważ taka osoba może się po prostu od gazu podpalić. Ale czytając akty prawne holenderskie, do których dotarłem, a jest to akt, Police Act po prostu. Mój kot tam w tle miał, czy nikt go nie zabija, ona po prostu tak ma. Jak się długo nie głaszczę, to tak miałczy. Police Act z 2012 roku i nie wiem czemu, ale na tej anglojęzycznej stronie, na której do tego dotarłem, mowa jest tylko o użyciu broni palnej i o użyciu gazu pieprzowego. Nie wiem czemu nie ma nic o pałce i tak dalej. Jest napisane, że gazu pieprzowego możemy użyć wobec osoby, wobec której mamy uzasadnione podejrzenie, że posiada ona broń przygotowaną do natychmiastowego użycia. Wobec osoby, która próbuje zbiec, gaz pieprzowy nie może być użyty wobec osób, których wygląd wskazuje na wiek poniżej 12 lat albo powyżej 65 lat, w kobiet o widocznej ciąży i tak dalej, i tak dalej. No niestety tutaj nic konkretnego nie ma, natomiast według tego, co tutaj jest napisane, myślę, że użycie gazu było jak najbardziej uzasadnione, bo ten gaz gdzieś tam w ruch poszedł. Zresztą widać to, policjanci w Holandii, widziałem to już na tym i widziałem to u takiego instagramera holenderskiego, The Dutch Policeman. On też nosi gaz właśnie na takiej smyczce. Na takiej smyczce, jakby na, wiecie, na tym takim zwijanym kablu, jakby telefonicznym. Czyli możesz użyć gaz i go odrzucić. Dyskusyjne rozwiązanie według mnie, bo nie wiem, no, co się stanie, jak na przykład ktoś podleci i tą smyczkę owinie dookoła szyi. No trochę dziwne rozwiązanie. Nie spotkałem się z tym nigdzie indziej niż w policji holenderskiej albo też w policji niemieckiej, nie pamiętam. W każdym razie, no cóż, z perspektywy trzeciej osoby wygląda ta interwencja trochę źle i nieprofesjonalnie, ale no najłatwiej to jest oceniać właśnie tak, jak ja sobie teraz siedzę wygodnie przed komputerem, a nie będąc w tamtej sytuacji jak ci policjanci. Co mnie mega uderza, to szybkość, z jaką przyjechało wsparcie do tych policjantów, chociaż też nie wiadomo, jak, o ile wcześniej ci policjanci to wsparcie wezwali, bo widać, jak ta policjantka coś tam mówi do rady, ale nie wiadomo, czy akurat w tamtym momencie wezwała to wsparcie po raz pierwszy, czy po prostu ponaglała dyżurnego, żeby to wsparcie jej przysłał. No cóż, najważniejsze, że interwencja załatwiona ostatecznie skutecznie, nikt nie zbiegł, zostali mężczyźni zatrzymani. Za co? Nie wiem, jeżeli wiecie, to poproszę o taką informację w komentarzu. Dajcie znać, jakie interwencje jeszcze chcielibyście, żebym dla was rozłożył na podstawie naszego prawa i gdzieś tam starając się dotrzeć do aktów prawnych z państwa, w którym interwencja jest przeprowadzana. Tyle, jak zwykle zapraszam na Patronite, zapraszam też na Insta, Face'a, Discorda. Trzymajcie się, hej!